Witam serdecznie Państwa. Witam Pana Roberta Bernatowicza. Witam Państwa bardzo i Panią także bardzo serdecznie. Tak, bardzo dziękuję, że Pan przyjął to zaproszenie. Dziś taki szczególny temat podejmiemy. Po co żyjemy? Przed Państwem Pan Robert Bernatowicz, badacz zjawisk największych tajemnic świata. Tak to ujmijmy. Tak, poszukiwacz świętego Graala, czyli sensu tego życia, dziennikarz z wykształcenia, zamiłowania i pasji. Dzisiejszy temat, tak jak powiedziałam, po co żyjemy, czyli tematem reinkarnacji zajmiemy się. Proszę bardzo. To znaczy tak, ja Państwu od razu powiem, że ja zawsze protestuję, jak ktoś mówi, że ja się zajmuję zjawiskami paranormalnymi, bo ja się tym nie zajmuję. Ja się zajmuję zjawiskami, które są jeszcze niewyjaśnione przez naukę. I to jest różnica, tak? Nie ma zjawisk paranormalnych. Są tylko niewyjaśnione. Wiecie Państwo, no sens życia. Będziemy mówili o sensie życia. Ja od dziecka interesowałem się tym poważnym pytaniem, tak? No bo prawdę mówiąc, czy może być jeszcze jakieś ważniejsze pytanie od tego, po co my żyjemy tutaj? Prawda? No chyba to jest najważniejsze pytanie. Miałem takie zawahanie, niepokój, bo patrzyłem na świat wokół i wydawało mi się jedną rzecz dziwną, mianowicie niesprawiedliwość. Bo proszę mi wybaczyć, ale naprawdę my rodzimy się różni, tak? Są ludzie, którzy naprawdę swoją urodą chociażby mają już na starcie dane pewne bonusy, tak? Bo oglądałem ostatnio taki film o Alanie Delon, tak? Który był mężczyzną, który się urodził z niezwykłą urodą i mówmy się, to naprawdę był unikalny przypadek. I on jakby nie wiem, czy on zasługiwał, na to nie zasługiwał, stał się natychmiast bogaty, znany i tak dalej. A są ludzie, którzy się rodzą i dziecko się takie rodzi na przykład z chorobą ciężką, tak? Dziecko umiera mając 2 lata i jakby wszyscy podchodzą, przechodzą na tym do porządku dziennego. No po prostu miał pecha, tak? No tak Bóg sobie tak zażyczył. Wie Pani, to też jest ciekawe, ponieważ ja ten przykład tego dziecka, które się rodzi ze z ciężką chorobą, ja bardzo często przywołuję, żeby ono po prostu skłoniło do refleksji, bo dzieciak umiera w wieku 3-2 lat. Ja mówię to jako przykład. Ja wiadomo, że w hospicjach są takie dzieci, prawda? I już ta sytuacja powinna nam dać do myślenia, że coś jest nie tak z tym naszym życiem, jeżeli założymy, że jest jedno życie. Coś jest nie tak. No bo jeżeli ja byłbym Bogiem, tak, który się kieruje miłością, no, tak jak wszyscy wierzą, no to dlaczego jednego miałbym karać ciężkim nowotworem, a drugiemu dawać urodę Alana Delon, tak? Na przykład. No proszę wybaczyć, jest to jakaś aberracja zupełnie, jakiś absurd. Odpowiedzi, to jest też w ogóle ciekawe, ponieważ ja od w zasadzie wiedziałem o reinkarnacji od szkoły średniej już. Bo już w szkole średniej, nie pamiętam jak to się stało, że ta prawda do mnie dotarła, tak? Jakoś już po prostu nie miałem żadnego kontaktu z Hare Krishna, tam z jakimiś grupami, osobami, też nie miałem żadnego mistrza. Ja bardzo żałuję na tym, bo ja jestem dla wielu osób mistrzem, tak? Wiem o tym, że tak mnie traktują, zwłaszcza młodzi ludzie, obu płci. Oni potrzebują kogoś, kto mówi tak, tak, nie, nie, tak, mówi w sposób jednoznaczny, ja taką osobą jestem. Ja takiej osoby nie miałem, jak byłem malutki. Bardzo cierpiałem, bardzo. Moi rodzice nie spełniali takiej roli, bo w ogóle o tym ze mną nie rozmawiali, jak większość ludzi. A ja bardzo, bardzo tęskniłem za spotkaniem mistrza. Tak naprawdę dopiero tym mistrzem się sam stałem z czasem dla siebie. Natomiast powiem Panie i Państwu, jakie odpowiedzi padają ze strony Kościoła, tak? Dlaczego to dziecko w wieku lat 2 lub 3? Ja oczywiście zadawałem to pytanie proste, bo to jest takie najbardziej proste pytanie. Proszę wybaczyć, można się przerzucać książkami, jakimiś mediami, że ten powiedział, tam powiedzcie mi, dlaczego ten dzieciak umiera na raka, ma 3 latka. Co ta dziecinka zrobiła? Za co jest tak ukarana? Padają 3 odpowiedzi.
Pierwsza odpowiedź, którą udzielają księża lub też ludzie kościoła, Bóg tak chciał. Bóg tak chciał. No, przepraszam, to jest odpowiedź, która jest, no, przyznam szczerze, tak żenująca, że nawet nie chcę tutaj w ogóle, ale dla nich to zamyka dyskusję, tak? Bóg tak chciał, koniec, nie ma tutaj dyskusji. Ale dlaczego? Dlaczego akurat mały Stasio umiera na raka, a Jasio nie? Bóg tak chciał. Okej. Okay. Druga odpowiedź, która pada, diabeł tak chciał. To jest sprawka, że no, tu jest bardziej takie, bym powiedział, też kuriozalne. Co, czyli szatan sobie, prawda, tam patrzy z góry na te dzieci, które leżą w tym tam, gdzie się urodziły, prawda? Na tej sali porodowej. No i mówi, o, kogo by tu walnąć tym rakiem? Kogo by tu tym rakiem walnąć? Stasia, tak? A masz dziecko raka kości, masz. Będziesz cierpiał przez 3 lata w strasznych katuszach i cierpiąc sobie umrzesz. A Jasio, który jest obok, ho, 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 będzie miał i żonę, i dzieci, i wnuki, i się dorobi samochodów, i się zabawi, i zwiedzi świat. Dlaczego? No po prostu ja wybrałem sobie Stasia, a ja, prawda, sobie niech żyje. To jest druga odpowiedź, która pada na to pytanie. Trzecia odpowiedź, to jest najbardziej kuriozalna, powiem pani szczerze i państwu, że usłyszałem ją w tym pomieszczeniu, w którym teraz, z którego nadaję tutaj ten mój przekaz. Było to tak, że ja jestem człowiekiem, który generalnie nie mam nic przeciwko wierze ani chrześcijańskiej, ani katolickiej, tak? Dlatego, że ja po prostu wiem, że wszyscy idziemy w tym samym kierunku, do tego samego źródła. Możecie to źródło sobie nazywać Bogiem, możecie nazywać je absolutem, wszechświatem, kreacją, jak tam sobie chcecie. Wszyscy idziemy, pani idzie, ja idę, państwo idziecie, wszyscy idziemy. Ktoś jest niewierzący, ktoś jest agnostykiem, ktoś jest buddystą. Właśnie dzwonią do mnie, przepraszam, ja tylko wyłączę tutaj komórkę. To jest komórka fundacyjna, która po prostu musi być wyłączona, bo dzwoni co chwila. Ludzie do mnie dzwonią, ja też często dzwonią do mnie, chcą mi pomagać. Wierzą, że ja chcę zmienić świat i to prawda. Wierzą, że jestem człowiekiem do końca uczciwym i to też jest prawda. I dzwonią, żeby mi pomagać, ale to już jakby zostanie. W każdym razie trzecia odpowiedź, proszę państwa, na pytanie, dlaczego ten mały Stasio w strasznych męczarniach w wieku 3 lat umiera na raka, padła tutaj w tym pomieszczeniu. Mianowicie przyszedł ksiądz po kolędzie. Wie pani, że księże po kolędzie to jest zjawisko, które jest powszechne. Polega to na tym, że ksiądz wchodzi, jemu się daje jakieś pieniądze, no ja mu dałem 100 zł na wypasie, prawda? Potem jest modlitwa wspólna, tak? To pomieszkanie tam jakoś skrapla coś, znaczy skrapla święci, tak? No i mamy po prostu poświęcone mieszkanie i potem po takim święceniu mieszkania, po takiej wspólnej modlitwie, ja nie mam z tym najmniejszych problemów, usiedliśmy tutaj nieopodal na chwilę rozmowy, prawda? Ksiądz był takiej dużej tuszy, potężny. Mówi, a ty, synu, jak żyjesz? Ja mówię, no, proszę księdza, żyję zgodnie z 10 przykazań. Staram się nie grzeszyć. Naprawdę, mówi ksiądz? No to pięknie, pięknie, mówi synu, pięknie. Ja mówię, co to tam jest takiego? Tam zobaczył jakąś rzecz taką dosyć dziwną. Ja mówię, no, proszę księdza, to księdza zainteresował pojazd UFO, który akurat u mnie stoi, taki model tego pojazdu. UFO, mówi ksiądz. O, no, mówi, ładnie, syneczku, ładnie, to mówi, się zajmujesz takimi rzeczami, które tutaj, mówi, szatan tam coś. Ja mówię, proszę księdza, zostawmy szatana, ja mam do księdza inne pytanie. A, proszę bardzo, odpowiem na każde. Ja mówię, no to słuchaj. Proszę księdza, rodzi się 2 chłopców obok siebie w jednym oddziale szpitala. Zdarza się to, to tak, tak, zdarza się, synu, rodzą kobiety, rodzą, dobrze, niech rodzą tych Polaków jak najwięcej. Mówię, okej. No to rodzą. Jeden jest Jaś, drugi jest Staś. Jaś, piękne dziecko, 10/10. Tak. Mama śliczna, będzie ładny, ojciec przepiękny, będzie przystojny, tak?
będzie miał pieniądze, bo ojciec dziany, tutaj na pewno syneczka pchnie na jakieś uczelnie, a jeszcze mu odpali taką działkę, że i sobie i domek kupi, i samochód, i jeszcze ładną dziewczynę znajdzie, urodzi mu się mnóstwo dzieci, będzie miał wnuki, odejdzie otoczony pianuszkiem wnucząt. No ksiądz mówi, no i pięknie, bardzo dobrze, no a co, a ten drugi, ja mówię, no ten drugi ma raka, raka kości. Ma 3 lata takiego cierpienia, jakiego jeszcze nikt nie miał. I w takich męczarniach skona to dziecko w wieku lat 3. Niech mi ksiądz powie, dlaczego, o co chodzi, o co chodzi Bogu, dlaczego on to zrobił. Pada wtedy, powiem pani, odpowiedź, która mnie zgroziła. Ja po prostu czegoś takiego nikt nie zapomnę. Ksiądz chwilę pomyślał, widać, że on nad tym tematem nawet zbytnio nie myślał. Tak? Oni jakoś ten temat, no, tak nie istnieją dla mnie. Ale nagle mi ku mojemu zdumieniu powiedział tak. No widzisz, synu, to jest tak, że ty ani ja nie wiemy, co ci rodzice zrobili. Oni mogli Bogu zrobić jakąś rzecz i on ich ukarał tym dzieckiem. Powiem pani szczerze, ja za nim. Ja nawet nie wiem, czy ten ksiądz sobie, czy on sobie uzmysłowił, co on powiedział, jaka jest waga i bzdura tego. Nie, proszę księdza, ksiądz naprawdę wie, co ksiądz mówi, że Bóg jest takim po prostu despotą, takim sadystą, że on tutaj tych ludzi karze tym, że dziecko im daje z rakiem kości, tak? A co to dziecko? Co to dziecko? No i tu już szybciutko ksiądz tylko po prostu Bóg błogosławił i dał drapaka, bo już nie chciał wchodzić ze mną w takie rozmowy. Ja państwu i pani pokazuję najważniejsze pytanie tego świata, drodzy państwo. Nie ma ważniejszego pytania. To jest pytanie o to dziecko. Nie pytanie, która religia jest prawdziwa, tam, która jest taka, czy jest śmaka, czy jest tak, czy jest... Nie, proszę państwa, to pytanie o to dziecko jest najważniejszym pytaniem, jakie może być. Odpowiedź może być tylko jedna, proszę pani. Na ziemię schodzimy już z pewnym bagażem. Tak, po prostu. Nic nie ma tutaj w ogóle dyskusji. Jedni są piękni, drudzy są brzydcy, jedni są chorzy, drudzy są zdrowi, jedni mają jakieś wielkie przymioty, drudzy nie mają nic, muszą o wszystko walczyć. Mają pecha. Naprawdę są tacy ludzie, którzy mają pecha, którym nie idzie. Tylko, że to są rzeczy karmiczne. No niestety mamy taką swoją przygodę, ponieważ mieliśmy już życie wcześniej. Ja mam jeszcze dalej mówić, tak? Czy pani chce zrobić? Ja jeszcze nie. Ja chciałam dodać ze swojego życia to, co, o czym mówi pan, bo było mi trudno, nazwijmy to tak, więc mąż pił i tak. I do kościoła chodziłam, i na różanie z dziećmi, i w końcu, no i ten dobry Bóg nie pomógł, nazwijmy to tak. I zaczęłam sama poszukiwać i zadawać te podobne pytania, które mówi pan, ale zaczęłam się zastanawiać, czyżby ten dobry Bóg miał jeden tydzień dobry humor i stwarzał tych, którym się wiedzie dobrze, a później tych, którzy cierpią. I tak trafiłam na stronę cudownego portalu, to było bardzo dawno temu, bo wspomniałam panu w korespondencji, że ja w latach 90. już zaczęłam się interesować i cywilizacjami, i reinkarnacją. I tak trafiłam na artykuły świętej pamięci Leszka Żądło. I to było o karmie i reinkarnacji. I wie pan, było to dla mnie bezdyskusyjne. To, co pan mówi, to było takie oczywiste. Jest czy nie ma, tak samo jak o kroniki Meyera. Ja nie miałam dyskusji jakiejś, czy jest, czy nie ma. Trafiłam na to i to było, ja wiem, że to było z środka, że to było z pamięci karmicznej, to było dla mnie oczywiste. I tak trafiłam na reinkarnację i wytłumaczenie tego, dlaczego tak się dzieje. Ja powiem taką, mam pamięć, pamiętam taką historię, jak pojechałem do dziecka, które pamięta swoje wcześniejsze wcielenie. Tak? To było na początku jeszcze mojej przygody takiej, ponieważ pani mnie przedstawiła jako poszukiwacza świętego Graala. Święty Graal, drodzy państwo, to jest tajemnica ludzkiego życia tak naprawdę, czyli ja jestem poszukiwaczem świętego Graala, tak jak Indiana Jones, prędkość odróżnienie od tego wymyślonego, świetnie zagranego przez Harrisona Forda zresztą. Natomiast ja poszukuję celu życia. Tak? I ta ścieżka, którą kroczę od tylu lat,
z każdym krokiem mnie upewnia, jak jest cel życia, po prostu nie wszystko krzyczy o tym, że jest reinkarnacja, wszystko krzyczy, że mamy duszę, wszystko krzyczy, że jesteśmy nieśmiertelni, wszystko krzyczy, że sytuacja ma zawsze rację. Warto, proszę Państwa, zapamiętać te słowa, które mówię. Sytuacja ma zawsze rację. Bo to są bardzo mądre słowa. One płyną z samej kwintesencji wiedzy Zen. Bowiem my narzekamy, ale mam pecha tutaj, prawda, coś tam. To nie jest tak. To jest nam akurat na tym etapie po prostu, drodzy Państwo, potrzebne. Ja zawsze ludziom, którzy bardzo cierpią i bardzo tam przeżywają różne rzeczy, bo przecież wiemy, że ludzie cierpią bardzo, zawsze im mówię, że to jest taka wasza przygoda. Taką macie przygodę, to nie jest problem, tak to traktujcie. To jest i nie próbujcie od tej lekcji uciekać w żaden sposób, a broń Boże w samobójstwo. Broń Boże, dlatego że ja w moim archiwum mam przypadki, mam przykłady tego, jak tragicznym błędem jest pójście w samobójstwo. Ale wrócę do tego wątku, że pojechałem do tego dziecka, które pamiętało swoje wcielenie poprzednie. No była to zupełnie niesłychana dla mnie podróż, bo wie Pani, pierwszy raz dotknąłem absolutu, czegoś takiego. Ja pamiętam, że jak ja rozmawiałem z tym dzieciaczkiem, malutki, bo to był chłopczyk, który miał 3,5 roku, to że małe dziecko, ale już takie gadające, on wszystko pamiętał z tego życia poprzedniego. Opowiadał o szczegółach, opowiadał o swojej śmierci, opowiadał o swojej żonie, opowiadał o swoich synach. Opowiadał o tym miejscu, do którego poszedł, który on nazywał Krainą Aniołów. Mówił, że poleciał tam tunelem. Ten dzieciak po prostu, no mówię, modelowo wszystko pamiętał, wszystkie etapy, które są związane ze śmiercią kliniczną taką, prawda? Także ja tutaj Państwu radzę, że zawsze mówię, że my żeśmy powinniśmy się od rana do wieczora śmiać, po prostu uśmiechać, bo naprawdę nie mamy powodu do niepokoju, bo jesteśmy nieśmiertelnymi istotami. To jest coś fantastycznego zupełnie, ale tak na marginesie. W każdym razie ja go pytam o to niebo całe, do którego on poszedł, z tym, że on to nazywał Krainą Aniołków, tak? Bardzo mu się to podobało, bardzo. Mówi, że spotkał się z Bogiem, tak? To w ogóle też mnie zaskoczyło, że tak powiedział. Spotkał się z Bogiem. Bóg, dokładnie pamiętam to, bo Bóg mu miał zapytać go, dał mu kilka możliwości zejścia tutaj, tak? Ponieważ on powiedział wyraźnie, bo jeszcze był taki moment też ciekawy, że ja mówię, słuchaj, a dlaczego ty wróciłeś, jak tam było tak fajnie, tak? W tej krainie aniołków. Wtedy dzieciak mi odpowiedział, no coś, czego nie zapomnę do końca życia, wie Pani. To są takie momenty, kiedy słychać z tyłu takie dzwony przeznaczenia, prawda? Takie dam, że człowiek aż czuje się, że dotyka czegoś wielkiego. Ten dzieciak spojrzał mi w oczy, mówi, musiałem tutaj wrócić, żeby się uczyć, bo my wszyscy tutaj przychodzimy, żeby się uczyć. Ty też tam kiedyś byłeś, też zszedłeś tutaj, żeby się uczyć. Wie Pani, tak? On mi to powiedział. Odjęło mi mowę, tak? I mówi ciekawą rzecz, mianowicie mówi, że Bóg, z tym, że ja go pytałem, jak ten Bóg wygląda, to nie, jakoś tak nie odpowiadał na to, już nie pamiętam, jak to było, ale jakoś, no, ale rozmawiał z nim, tak? Rozmawiał z tym Bogiem i dał mu kilka wariantów zejść, co oznacza, że każdy z nas, kiedy kończy się nasza zabawna przygoda tutaj na tej planecie Blue US, ciężkiej, topornej, cały czas mi ta planeta zmieniła drogę każdego dnia, to mamy, proszę Państwa, do wyboru. To nie jest tak, że my musimy zejść. I dzisiaj jesteśmy panią Zofią Kogolis, tak? A jutro jesteśmy, tutaj musicie Państwo pamiętać, że nie ma płci dusza, tak? Można być mężczyzną, można być kobietą. To też jest ciekawe. Każde doświadczenie jest inne. My, mężczyźni, moim zdaniem, nie mamy tak rozwiniętej sfery uczuciowej, prawda? I nie wiemy, co to jest macierzyństwo tak naprawdę. Nie potrafimy tak do końca, myślę, inaczej trochę kochamy niż kobiety. To wszystko jest inne, ale jakże ciekawe, prawda? Jakże fajnie, że te dwie płcie są. Zresztą Państwu powiem, dlaczego są te dwie płcie za chwilę. Ale tylko dokończę sprawę tego dzieciaczka. I on mówi, że Bóg mu pokazał kilka mam i kilku tatusiów. Czyli on mógł wrócić jako mały mamareczek, jako Jacek, prawda, miał kilka tutaj powrotów.
Nie pamiętam, kto sobie mówił o różnych krajach, ale powiedział Bogu jedną rzecz. Mianowicie, ponieważ on zginął tragicznie w tym poprzednim życiu swoim, został zabity tylko w pojedynku, więc powiedział temu Bogu, kimkolwiek ten Bóg był, że on po prostu nie chce wojny. On nie chce, żeby była wojna, on nie chce walczyć. I Bóg mówi, dobrze, no skoro tak, no to w takim razie tu, proszę bardzo, będziesz Marcinkiem. No i Bach pojawił się w południowej Polsce, w małej miejscowości, do której ja pojechałem. I powiedział, że leciał, że wszedł do brzuszka, a to też w ogóle też ciekawe, proszę Państwa, te dzieci są w ciało kobiety. Chodzą tu, stąd, przez główkę do brzuszka, tak mi pokazał. To tutaj, tu się wchodzi, tu, w tym miejscu, tak? To jest jakiś czas, gdzie się wchodzi. Potem jest do brzuszka, tak pokazał na brzuszek. Mówił, że... Tylko wiecie Państwo, to też jest ciekawa rzecz, bo proszę, niech Pani zwróci uwagę, on powiedział, że on nie chce wojen. Nie chce żadnego. Co oznacza, że w Polsce nie będzie wojen. No tak. Dobra nowina. Dobra nowina, bo on w tej chwili ma... Jak ja rozmawiałem z nim w 96 roku i on miał 3,5 roczku, no to już jest takim poważny mężczyzna teraz, tak? Tak. A nie w moim wieku, ludzie 20-paroletni to jeszcze dzieci, ja przepraszam, że tak po prostu, ale ja tak traktuję, no już nastolatki to już w ogóle, ale w moim wieku tak się traktuje ludzi, którzy mają 20 lat czy trochę więcej. No ale w każdym razie wojny nie będzie. I on powiedział jeszcze taką jedną piękną rzecz, bo ja go pytam, mówię, Marcinku, ja w ogóle te nagrania z nim pamiętam, że trzymam jak relikwie, wie pani, to jest taka najświętsza po prostu jakaś tajemnica taka. On mówi, że ty tam wrócisz też, ja też tam wrócę. Ja mówię, a nie boisz się tego? On mówi, tam jest fajnie, mówi, tam... Podoba, tylko musiał wrócić tutaj, musiał po prostu. No, wrócił do swojej żony, to jest też ciekawe. Obiecał żonie przed śmiercią, że do niej wróci. Powiem pani, że taka scena też, państwo sobie wyobraźcie taką scenę, bo to są rzeczy nie do pojęcia, nie do opisu. To wyrasta poza wyobraźnię. Ja jestem w domu tej rodziny, normalna katolicka rodzina, tak, czyli Jezus, Maryja tam na obrazach wiszą, wszystko jest tak, jak być powinno. Ja jego pytam, mówię, no dobrze, Marcineczku, ale ty wróciłeś do swojej żony. Tak, tak, wróciłem do żony, bo ja jej, proszę pana, obiecałem, że ja wrócę do, bo jak wrócę tutaj właśnie się z nią spotkam, jakby po prostu ją, jakby coś mi się stało. Tak, mówię, dobrze, a twoja żona jak miała na imię? On mówi, Gizelda. Wie pani, no imię takie dosyć... rzadko spotykane. I wtedy jest niesamowita scena, kolejna scena taka rzeczywiście, że te wszystkie dzwony wszechświata dzwonią. Mianowicie ja mówię, no dobrze, a powiedz mi, gdzie jest twoja żona? On wstaje, podchodzi do, a bo musi pani widzieć, to był taki dom wolno stojący, był tam jego dziadek, babcia, mama, tata, jego siostrzenica Monika, 15-letnia, która specjalnie przyszła, żeby tam zobaczyć, jak ja będę z nim rozmawiał. I on wchodzi na kolana tej Moniki, obejmuje ją, mówi, wróciłem do ciebie, Gizeldo. Wróciłem, obejmuję. A to, ja wiem, że może jakby teraz tego słuchacie, to jest taki banał, prawda? Ja wam coś powiem, ja wracałem, pamiętam, do domu, to była noc, wracałem tym samochodem, jak sobie myślałem, mówię, Jezus Maria, przecież ja jestem chyba jedynym człowiekiem na tej drodze w samochodzie, który ma wiedzę o wielkiej tajemnicy. Może ja powinienem stawać w poprzek tym samochodem i zatrzymywać tych ludzi, do każdego podchodzić, mówić im, słuchajcie, jest reinkarnacja, wy jesteście w wielkiej grze, bądźcie dobrymi ludźmi, nie róbcie zła, nie róbcie krzywdy drugiej istocie, ponieważ to wszystko wraca i się uśmiechajcie. Ponieważ nie umieracie, żyjecie wiecznie. Miałem taki moment, wróciłem do domu. Powiem pani, że ta podróż jest dla mnie jednym z największych moich takich przeżyć duchowych, bo
spotkanie z tym dzieckiem było dla mnie wstrząsające. Potem miałem już kolejne dzieci, które pamiętają swoje wcielenia i kolejne, także już to troszeczkę się już wiedziałem, że jest to prawda, że tam nie jest to kwestia żadnej wiedzy, nie wiary, tylko wiedzy, tak. Ale ta pierwsza podróż, to pierwsze spotkanie z tym dzieciaczkiem, no, przeżycie gigantyczne, no i dowód na reinkarnację, absolutny. Wiecie Państwo, dowody na reinkarnację są wszędzie. Ja uważam, że nie wiem, czy liść, prawda? Jest liść na drzewie. Piękny, teraz są zielone liście, bo mamy lipiec, tak. One już tak pod koniec sierpnia będą więdły, prawda? Tak się troszeczkę staną żółte, a jesienią polska piękna, złota jesień, najpiękniejsza pora, niektórzy mówią, choć ja najbardziej kocham wiosnę, nie ukrywam, ale jesień też jest piękna, wszystkie liście są w kolorach już takich. Tak. Potem tak te kolory tracą, stają się brązowe, a potem się rozpadają, ale one umierają. To wsiąka w ziemię i znowu się odradza. Zwróć uwagę, że Bóg nam zostawił pewne znaki, pewne takie, ja bym powiedział, klucze, żebyśmy zrozumieli, o co w tym chodzi. Tak? Chodzi o to, że ten liść, który pozornie zmarł, który pozornie umarł, się znowu odrodzi. I znowu. Nie jesteśmy niczym właśnie taki liść, który się ciągle odradza, żeby się wzbogacać, bo celem naszego życia, drodzy Państwo, jest wzbogacanie się i doskonalenie. Z każdą rzeczą, z każdą rozmową, z każdym spotkaniem, z każdą taką nawet, powiedziałbym, rzeczą nieprzyjemną, jak traktujecie rozstanie z partnerem, tak, albo tam kłótnię jakąś, albo zgubę, albo zwolnienie z pracy, albo utratę czegoś, to są rzeczy, które my bardzo źle odczuwamy, ale one nas wzbogacają, czegoś nas uczą. Zobaczcie Państwo, że nawet ta rozmowa dzisiejsza ze mną też czegoś tam was nauczy, prawda? Coś tam was zostanie, chociażby ta historia z tym dzieciaczkiem malutkim. Ja zawsze zresztą z reinkarnacją mam kilka takich historii, które, ale jedno jest naprawdę bardzo ważne. Ja sobie zawsze staram opowiedzieć, mimo że już tam odpowiadałem wielokrotnie, ale i tak ją opowiem mimo wszystko tutaj, ponieważ to jest bardzo ważne. Chcę, żebyście Państwo to zapamiętali, bo ta historia pokaże wam tak naprawdę ten cel życia w takim najpiękniejszym wydaniu, takim bym powiedział, błyszczącym, cudownym, w takiej cudownej wersji. Mianowicie, ja miałem kiedyś rozmowę z kobietą, której powiesił się syn. Są to straszne rzeczy, kiedy dzieci się decydują na ten krok. To jest pojemna tragedia nie tylko dla tego dziecka, ale i dla rodziny. Ta rodzina cała umiera z tym dzieckiem. I tłumaczenie, że to kiedyś wszystko przejdzie spokojnie, ci minie, nic nie wie. To ta trauma dziecka w rodzinie, gdzie dziecko popełniło samobójstwo, jest dożywotnia i to tak niestety wygląda. I ona opowiada taką sytuację, że miała po prostu ten dzieciak w ogóle się zabił, powiesił się z 13-latek przez to, że bardzo źle znosił jej związek domu. Ona miała nowy związek z mężczyzną, jego ojciec odszedł, syn nie mógł z tym pogodzić jakoś źle, w ogóle nienawidził tego nowego kochanka, czy tam męża, czy partnera tej kobiety. No i się powiesił. I ona mówi, że to było z tydzień później, kiedy ona była w domu, oczywiście bardzo płakała po tym, że syn się powiesił, bo wiadomo, że jest straszna tragedia. No i taki jest młodszy dzieciak z tego nowego związku, z tego partnera. 3-latek, który patrzy się na to, jak ona płacze, no bo to mama tak spazmuje, prawda, się dzieciak zainteresował. Podszedł do niej i zadał jej proste, takie naprawdę najprostsze pytanie: mamo, dlaczego płaczesz? Tak? No, cóż można zapytać bardziej prosto. Ona wzięła go na kolana, przytuliła go, tak, syneczku. Twoja mama płacze, bo braciszek nas opuścił, zostawił nas. Zabił się, powiesił się, jest coś za malutki jeszcze, żeby to zrozumieć, żebym ja mogła z tobą rozmawiać. Kiedyś o tym porozmawiamy. No tak, ale kiedy ty się powiesiłaś, nas zostawiłaś, to my żeśmy płakali. Nie pamiętasz tego, tak? Nie pamiętasz tego, jak my żeśmy cierpieli, kiedy się powiesiłaś?
to teraz już wiesz, jak to jest. Strzec skoro poszedł się we. I proszę Państwa, to był taki moment, też kiedy słychać te dzwony przeznaczenia z tyłu. Ona od dziecka nie jest w stanie niczego sobie tutaj na szyi zawiązać. Ci ludzie mają z tym kłopot. Nie może nosić żadnego szalika, żadnej chusty, żadnych takich rzeczy, ponieważ tak to jest. Tak? Ludzie, którzy się utopili, mają wodę wstręt. Ludzie, którzy spadli z dużej wysokości i sobie się zabili, mają lęk wysokości. Ludzie, którzy zostali zamordowani, mają lęk przed tym, że znowu będą zamordowani i tak dalej, i tak dalej. Także my, proszę Państwa, schodzimy z takim wielkim bagażem tutaj różnych przeżyć z poprzednich żyć. Gdybyście mnie Państwo zapytali, by takie pytanie padło tutaj do mnie, czy warto w takim razie zobaczyć, kim byliśmy wcześniej, tak? Bo to jest takie mistyczne bardzo, bo każdy liczy, ojej, na pewno byłem jakimś wielkim człowiekiem, o Jezu, jakimś tam gigantem, na pewno, bo takie wielkie nazwiska przychodzą, prawda? Ja Państwu powiem tak. Nie ma wątpliwości, że ludzie, którzy mają wpływ na innych ludzi, byli w przeszłości kimś wyjątkowym. Że to nie jest tak, że nagle człowiek działa na miliony ludzi. Po prostu wcześniej był tam jakiś po prostu żołnierzem, czy coś się zginął. To tak nie działa. Natomiast powiem Wam tak, nie warto wiedzieć, nie warto się tego dowiedzieć. Ja wiem, że są usługi, regresja hipnotyczna, prawda, tutaj tyle i tyle złotych, tam czy dolarów i ojej, super, super, powiem Ci, kim jesteś, będziesz miała łatwiej. Nie będziesz miała łatwiej. Dlaczego? Dlatego, że proszę Państwa, nie przypadkiem ta kurtyna zapomnienia została nam postawiona, tak? Ponieważ jeżeli ja na przykład spotykam się z jakąś kobietą, tak? Ja tą kobietę bardzo kocham, tak? Tak, mężczyzna może kochać kobietę. Gdybym ja się dowiedział, że jest to moja matka z poprzedniego życia, z którą mam coś tam odbyć wspólnie, jakąś przygodę dokończyć, jakąś historię, bo coś tam w tym nie zostało dokończone. To byłoby ciężko, przyznam szczerze. I tak. Mówię Państwu, że ja naprawdę wiem, że tutaj będzie ze 100 tysięcy takich modrali różnych ezoterycznych, którzy będą mówić, to cudownie było poznać te swoje wcześniejsze życia. Ja Wam tylko mówię, że nie warto, ponieważ my nie jesteśmy istotami na tym poziomie rozwoju, żeby wiedzieć, co jest w poprzednich tych wagonach za naszym. Tak? To jest taka moja rada, no ale zrobicie oczywiście, jak chcecie. Mówiąc o celu życia, powiem Pani jeszcze o kobietach i mężczyznach. Co ciekawe, to znaczy, nie wiem, czy Państwo żeście się kiedyś zastanawiali, dlaczego jest kobieta i dlaczego jest mężczyzna. Co w ogóle taka jest historia, po co to jest? Z tego sensu. Zwłaszcza, że na wyższych światach, tam gdzie są obce planety, a przecież wiecie Państwo, ja się zajmuję tym tematem dosyć intensywnie, więc mogę powiedzieć, co tam jest. Są takie światy, gdzie są istoty bez płci, czyli są hermafrodytami, to są najwyższe światy, tak? Czyli te topowe top, tam po prostu płci nie ma. Nie jest to reguła, bo też są takie bardzo super top, ale też mają płcie, ale jeśli nie mają płci. Dlaczego? Dlatego, że Bóg stworzył nas z miłości, jestem przekonany. Tworzy tylko miłość, nienawiść niszczy, tak, ponieważ zło tworzy niczego, tylko niszczy, a miłość tworzy życie. On, moim zdaniem, tak jest moja koncepcja, tutaj zarazem taką moją własną teorię, że on chce nas nauczyć miłości, bo my tego nie potrafimy robić. Trudno jest nauczyć człowieka miłości do wszechświata, czyli do wszystkiego, co on stworzył, bo on stworzył nawet tą myszkę komputerową. Wszystko stworzy. Bardziej, żeby się nauczyć miłości, trzeba mieć przykład jednostkowy. Jest dziewczyna, którą kocham, to ja nawet kocham drzewo, które jest przy jej domu, albo psa, który szczeka przy jej domu. Tak, tak działa uczucie. Ja przeżywałem, więc wiem. Jestem przekonany, że dlatego są kobiety i mężczyźni. I też jest to bardzo mądrze pomyślane, że ta wędrówka dusz nie ogranicza się tylko tak, że jestem dzisiaj kobietą, jutro jestem znowu następnym kobietą i znowu się nie. Bo bardzo często jest taka, nie jest tak, że to jest płodozmian, że zawsze jest na płeć, bo też to badałem, nie jest, ale zawsze pierwsze pytanie przez hipnotyzera
jest dobrym hipnotyzerem regresyjnym. Od regresji hipnotycznej jest takie, kim jesteś mężczyzną czy kobietą. Zawsze jest takie. No i cóż, i można się dowiedzieć bardzo ciekawych rzeczy. Ludzie, którzy nienawidzą kobiet na przykład. No właśnie. Mają wcielenie jako kobiety. Albo jako ludzie z grupy LGBT. No właśnie, o to chciałam zapytać, jeżeli mogę, bo jeżeli właśnie chodzi o te związki homoseksualne, oprócz tam różnych tam rzeczy, powiedzmy tam wzorcowych, dzieciństwa i tak dalej, z tego co tam nauka tak zwana uczy, to czy może mieć wpływ właśnie przyrzeczenie sobie, że się spotkamy i to nieistotne w takim momencie, w jakim ciele i spotyka się dwóch mężczyzn, no i się w sobie zakochują, czy dwie kobiety i wchodzą w związek. Czy tak też Pana zdaniem może być związek karmiczny? No absolutnie tak, tak. Absolutnie, to nie mam wątpliwości. Ja zresztą bardzo się interesowałem tym, jak jest z homoseksualistami. Mało. Takich przypadków, szukałem takich przypadków, żeby się dowiedzieć, jak jest z ich poprzednim wcieleniem. Tak? Dopiero znalazłem tego typu rzeczy w Stanach Zjednoczonych i tam ściągnąłem materiały. No i to nie ma w ogóle wątpliwości, że to tak idzie. Czyli na przykład bardzo znana postać, taki łyżwiarz, który przyznał, że jest właśnie LGBT, tak? Bardzo zniewieściały, bo wie pani, że część są tacy bardzo tak, mocni. Tak. Ten podział jest, on jest taki zniewieściały i no cóż, no błyskawicznie medium Kimka, jak ona się nazywa, Kim Caruso chyba jakoś tak się nazywa, tam medium, nie pamiętam, ona jest w stanie sięgać bezbłędnie w przeszłość, tak, i ona mówi ty byłeś tutaj, bo on miał jakąś taką dziwną rzecz, że on przychodzi do jakiegoś domu i bardzo się tego domu bał. Ona mówi, bo ty byłeś tutaj murzyńską kobietą w tym domu. Tutaj zginąłeś. Miałeś bardzo ciężkie życie i miałeś tam taką sytuację właśnie z jakimś tam mężczyzną. To, żebyś teraz jakby to się wypaliło, masz w pakiecie urodzinowym daną tą dziwną skłonność, tak? Bo dla ludzi, którzy są heteroseksualni, jest to duży problem, że jakoś, że można w tej samej płci mieć pociąg seksualny. No i miałem z tym jakieś takie zdziwienie, prawda, jak się dowiedziałem, że tacy ludzie są. Natomiast ja ich szanuję i wiem, że oni mają taką przygodę. No mają taką, to nie jest łatwe, przecież to jest trudne życie. Mamy tysiąc razy łatwiej, prawda? Bo cały ten mechanizm społeczny jest nastawiony na akceptację związków męsko-damskich. Wszyscy się cieszą, że jest taki związek, wszyscy patrzą łagodnie, można iść do parku, można iść do kina, można, nie wiem. No oni mają gorzej, no mają naprawdę ciężej, tak? Chociaż wiem, że wielkie miłości, wielkie rozstania, wielkie tragedie, wielkie różne tamte uczucia, także nie ma wątpliwości dla mnie, że idzie to z karmicznych rzeczy z poprzedniego życia. To są rzeczy, które są związane też no, z tym, że niestety życie się nie toczy tak, jak powinno. To znaczy, gdybyśmy wiedzieli, że wiedza duchowa jest podstawową i najważniejszą rzeczą, w tym reinkarnacja, świat natychmiast lepszy. Ja pani wyjaśnię to na przykładzie, dobrze? Mhm. Mianowicie, jeżeli ja zakładam, że ja tutaj wrócę, tak? A ponieważ wybaczcie państwo i proszę mi wybaczyć, ale dla mnie jest to tak oczywiste, jak nie wiem. Dla mnie też. Ja nawet w ogóle nie potrafię tego jakoś, bo jest tak jak grawitacja. No ja w ogóle się nie zastanawiam, ludzie tam mnie pytają, jak ty możesz wierzyć, a mówię, słuchaj, ja nie wierzę, tylko wiem, no nie warto to co dyskutować. Ja oczywiście wiem, że ja tutaj wrócę i na przykład ja nie chcę sobie, żeby ta ziemia była zapaskudzona, bo ja wiem, że jak ja wrócę, będę miał ciężko, tak? Będzie kłopot z wodą na przykład. To tak jakbym sobie szykował mieszkanie następne. No nie wiem, czy pani mnie rozumie, tak? Że ja, ci mieszkańcy zniszczyli mi to mieszkanie, bo ja będę w tym mieszkaniu i się będę męczył, tak? Oczywiście dam radę, no ale się przemęczę. Więc dlatego na przykład bardzo popieram wszystkie rzeczy, które są związane z ochroną środowiska naturalnego, ponieważ wiem, że to jest też dla mnie ważne, ponieważ ja wrócę do tego mieszkania. Ci, którzy myślą, że strzelają to teraz,
a ja to wnoszę. Ponieważ oni do nieba. A to, co się będzie działo na tej starej, zapyziałej ziemi, kogo to interesuje? On sobie w niebie z aniołkami będzie latał po miliard lat i dłużej, a niech się wali, niech tam się po prostu, a co mnie tam to obchodzi. Zaraz dołączą do mnie tam żona, dzieci, wnuki, to wszystko do mnie tam, prawda, zaraz wymrze, dołączy w niebie i będziemy sobie w tym niebie, prawda, wszyscy latali, a ta ziemia niech tam się buja. Ta filozofia naprawdę jest skuteczna, tak? Ludzie o tym poglądzie takim właśnie jedno życie, a taką ogólnie jedno życie, śmierć, potem wielka laba wieczna, patrzą na to z pogardą. A to co to ja będę, co mam tutaj uważać? A dwa samochody, tak? A codziennie jeść mięso, a co? Siła, duma, tak? Teraz się żyje, wyciskamy to jak, co my tutaj, prawda, mamy mieć, tak? I co tam będę zatruwał, co, kogo to interesuje? To, bo to jest takie myślenie, tak? To myślenie, wie pani, to myślenie, o, bardzo się podoba, bardzo, bardzo. Ludzi ta siła, duma, ja to tak nazywam, tak? To wciąga, jak to smakuje, o Jezus, jak to smakuje. A jeszcze pani powiem, taka jest rzecz, nacjonalizm, tak? Czyli ta taka, patrzcie, spodełba wrogowi. Tutaj nie zapomnimy wam tego mordu, to jeszcze 1000 pokoleń będziemy wam pokazywać, żeście mordowali, tak? No proszę państwa, to jest właśnie skutek braku wiedzy duchowej. No przecież jeżeli ktoś jest na przykład w Polsce taką osobą, która ma naprawdę jakieś zaburzenia psychiczne, to przecież jeżeli taka, są tacy ludzie, że mają hopla, albo na przykład teraz rozbudzają nienawiść do naszych sąsiadów tak strasznie doświadczonych przez nacjonalizm rosyjski, no to ja ciemno zakładam, że nie będą mieli wcielenie tam u nich, tak? I to jeszcze najwięcej, bo to te wcielenia, bo ja to też tego nie wiedziałem, dopiero mi to wyszło z moich badań, bo musi pani wierzyć państwo, że ja do tych wniosków dochodzę własną drogą. Nie jestem człowiekiem, który wziął tyle książek stąd, tyle książek stąd, 100 tysięcy linków, obejrzał te wywiady z taką panią, z takim panem, z taką panią, przeczytał i mówi, o, teraz to ja jestem, wiem, co jest inkarnacja, wiem, będę mówił. Nie, proszę państwa, ja doszedłem do tego tak, że ja po prostu jechałem, sprawdzałem, dotykałem, patrzyłem, rozmawiałem. Nagle z tego też taką troszeczkę bocznym drogą doszedłem do tej prawdy, tak? Moim zdaniem nie tyle gorszą, co z tych książek i linków, ale inną, tak? Bardzo ciekawą, myślę. Ja po prostu ze zdumieniem zauważyłem, że no, po prostu jest tak, że ktoś, kto był bardzo zaciekłym jakimś tam nienawistnikiem do jakiejś tam grupy czy coś, będzie miał chciał grupę. Tutaj polityka tutaj w Polsce, który tam miliony lajków zyskuje, jak mówi te parszywe, straszne rzeczy. Okropne. No, 100%, że będzie miał wcielenie. A właśnie o czym chciałem powiedzieć, że tam nie ma czegoś takiego jak ciągłość czasu, czyli także teraz godzina, prawda, za 28, nie wiem, czy jest teraz coś szczególnego. Tak, no, ale jest taka godzina u mnie. Na chwilę będzie za 29, a ja położę się spać za 20.12. Będę się położę spać za 21, znając mnie. Obudzę się o 4, bo ja śpię tylko krótko, bardzo się. No w każdym razie tam jest inaczej, czyli on na przykład, ten cały parszywy nienawistnik, szerzący te wszystkie parszywe swoje teorie, żeby siła duma i żeby nienawidzić, żeby nie wybaczać, żeby wszystko to ma być po prostu my, Polacy, prawda, tutaj siła duma, a wszyscy wy przepraszajcie i do końca świata będziecie. On będzie miał wcielenie tam. I to może mieć wcielenie w przeszłości. Czyli to nie musi być tak, że on ma być teraz. Nie. On może mieć ten. Jak to działa, to jest jakaś magia, to jest niebywałe. Tak jak drodzy państwo, na przykład to, że można się wcielić w kilku osobach. Tego nie rozumiałem, czyli można zejść na ziemię i być jednocześnie panią Zosią Golic i panem Robertem Bernatowiczem, tak? My rozmawiając ze sobą jesteśmy tą samą duszą. Chociaż jak to? Nie, no niemożliwe. Nie, a to właśnie tak może być. Powiem pani jeszcze taką ciekawostkę a propos obcych istot, które schodzą na Ziemię. Dlatego, że na Ziemię schodzą ludzie z gwiazd. Musicie państwo. Tutaj schodzą, żeby pomóc Ziemi. No,
przejść przez ten trudny moment, tak? Żeby być przewodnikami, żeby być nauczycielami, żeby być mistrzami tutaj o nich chodzi. To trzeba im, naprawdę trzeba ich tutaj docenić za to, bo świat jest tutaj trudny. No nie jest łatwo, oni tutaj schodzą i chwała im za to. I oni, ponieważ na przykład, jeżeli on schodzi z gwiazdy, z planety, która jest bardzo rozwinięta, nie ma tam żadnego warszawego nienawistnika, który nie ma napaści, napadów, nie ma broni, nie ma kradzieży, nie ma wielu rzeczy, to on się tutaj by nie odnalazł. Rozumie pani, o co chodzi? Tutaj nie odnajdzie. Więc oni przed zejściem dostają w pakiecie wiele żyć, już których, czyli na przykład dostają całe życie Napoleona, całe życie jakiegoś Barokka, całe życie, to wiecie państwo, to trudno sobie wyobrazić, czyli jakby schodząc, jak nie cofniecie pamięci mojej, ja powiem, ja byłem Napoleonem. Tak? I oczywiście ha, 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 hi, 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 na pewno byłeś Napoleonem. No nie, ja byłem Napoleonem, dlatego że na przykład mi przed zejściem na ziemię mogli włożyć to życie, żebym ja zobaczył, co to znaczy być wielkim przywódcą. Zobaczył, co to znaczy być wielkim człowiekiem albo bardzo małym człowiekiem. Co to znaczy być parokiem, który walczy całe życie. Po prostu. I oni schodzą już mając takich kilka żyć, żeby mieć jakieś takie bogactwo. Także mówię to państwu też w tym celu, żebyście nie byli zdziwieni, że kolejne osoby na przykład mają, pamiętają, że były kimś znanym. To nie znaczy, że oni kłamią, tylko mogli dostać wdrukowanie. Wdrukowanie, tak. To mówię w sposób absolutnie fenomenalny. Jeszcze jedną rzecz pani powiem. Ludzie, którzy się wcielają w kolejne wcielenia, są podobni do swoich poprzednich wcieleń. Ja nie potrafię tego wyjaśnić, ale są bardzo podobni. Proszę mi wierzyć. Ja tutaj pamiętam taką historię, kiedy była dziewczynka, to było w latach 90. Miałem okazję badać tę historię i też mam zdjęcie tej dziewczynki. Ona pamiętała, że została zabita na przejeździe kolejowym przez rozpędzony pociąg. Akurat jechała ze swoim mężem. Opowiada to czterolatka, no to sobie państwo wyobrażacie, że ona mówi, że jechaliśmy maluchem, jechaliśmy na przejazd kolejowy, no i ona, mąż próbował uruchomić samochód, ale im zgasł, no i rozpędzona lokomotywa po prostu ich zamieniła w miazgę. Tak? Ona to pamiętała i po urodzeniu zaczęła mówić swojej rodzinie, że ona była kiedyś, tu pada imię i nazwisko, ulica, numer domu i miejscowość. Oni sprawdzają na mapie, no faktycznie miejscowość oddalona o 30 km od tej miejscowości. Tak? Ja, wszystko się zgadza. Jest ten dom, jest ta dziewczynka mówi, tutaj mieszkała. Więc oni dzwonią, otwiera drzwi, starsza pani zobaczyła to dziecko i zamdlała, bo zobaczyła swoją własną córkę. Wyglądającą, tak? I ten Jota, ja mam zdjęcia tej, ja pamiętam, że udało mi się zdobyć zdjęcia tej córki, która zginęła w wypadku samochodowym, tak dokładnie, jak opisywało to dziecko, plus tego dziecka, no to jak wygląda, jak krople, dwie krople są. Także wiecie państwo, to na jakiejś postaci się zastanawiacie, kim oni byli w przeszłości, to też patrzcie na urodę, na pewne takie cechy, to też mam da wam pewien sygnał, jak ta reinkarnacja działa. Też można tutaj oczywiście o zwierzątkach powiedzieć, jakie ze zwierzątkami chodzić. No więc, drodzy państwo, mówię tu własną opinię, tak? Możecie oczywiście zarzucić wynikami, że ktoś tam twierdzi, że to jest bzdura, a buddyści tak, a buddyści inaczej. Ja twierdzę, że absolutnie chodzić ze zwierzątkami. Nie mam co zrobić. Nie mam. Z ludzi ze zwierzęta pewnie też. Pewnie też. Także traktujcie zwierzęta jak swoich braci i swoje siostry. O, proszę państwa, ja mam wielki kłopot, żebuńczkę nawet. Komara, powiedzmy, jak nie przytnie, to go otogowałem. Ale tak generalnie staram się wszystkie istoty, żeby... Powiem pani taką historię, którą ja miałem. Pierwszy raz kiedy się zorientowałem, że jest przejście ze zwierząt w ludzi. Zadzwonił do mnie facet z Radomia, to pamiętam wyraźnie. Się z nim spotkałem. No, poważny przedsiębiorca, który opowiedział historię ze swojego życia. Mianowicie
to on w pewnym momencie razem ze swoją mamą poszli do ciotki, której dawno nie byli. Ciotka mieszkała na 9 piętrze tam, takiego wieżowca 10-piętrowego, czy to jest wieżowiec w Radomiu. On tam poszedł razem ze swoim młodszym braciszkiem. Braciszek miał tam ze 2 latka, może. Mama maleństwa, ale już gadało. No i wchodzą do tej ciotki, do domu tej ciotki, ten domu, ten mieszkanie, tak, bo to mieszkanie na 9 piętrze. Ten dzieciak, jak wszedł do tego domu, pierwsza rzecz, zaczął biec do kuchni i szukać czegoś. I on mówi, pytają go, dlaczego ty? On mówi, tu papu, papu, tu było papu. Tu pić, pić. Pokazywał miski, gdzie były miski kota starego takiego, który tam był. Początkowo oni nie wiedzieli, o co chodzi, tak? A ten dzieciak, bo to już była naprawdę scena mocna, bo ta ciotka to znieruchomiała, tak? Ponieważ jeszcze było coś takiego, że ten dzieciak się jakoś tak zachował, szukając tych misek w jakiś taki sposób, jak ten kot, no po prostu identyczny, po czym pobiegł na balkon, oni biegną za nim i dzieciak pokazuje, wie pani, jak na balkonie są takie metalowe, takie pręty, prawda? Wypaść coś. On pokazuje przerwę między 2 prętami i mówi, bo ja tutaj poleciałem, jak byłem kici, kici, ziu, w dół. No to ona prawie zemdlała. Dlatego, że pokazał miejsce, gdzie ten stary kot wypadł. Tak właśnie między tymi wypadł i poleciał i się zabił. Zabił się na dole. No, proszę państwa, to nie myślcie, że jest jedna historia. Tak? Kolejną historię nagrałem na ten telefon, który wyłączyłem od zwolnienia. Prawda? Ten telefon fundacyjny wczoraj też facet mi opowiedział o tym, jak pamiętam swoje wcielenie poprzednie jako zwierzę. Wiecie państwo, tu jest jeszcze taka jedna rzecz, bo oczywiście, no, wie pani, mówi o bardzo trudnych rzeczach. Tak? Tak. Ludzie, nie wiem, czy są gotowi na takie informacje. Ludzie sobie nie życzą, żeby być psem wcześniej, czy coś. No. Jest teraz pies, ja jestem tutaj dusza. Tak? Wiecie państwo, te światy, świat zwierzęcy i świat ludzki, bo świat ludzki jest najwyższym światem, prawda? One się często wymieniają w tym sensie, była jasność, oni się wymieniają, że jak rozrasta się populacja ludzka, to podciągane są dusze ze świata zwierząt. Rozumie pani? Że jak my panujemy nad tym całym naszym ludzkością, ona idzie szerzej, 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 to są podciągane istoty z innych światów. Gdybyśmy my, tak jak jest na innych planetach, dbali o to, że jest nas tyle, to obrót tych dusz, ta wędrówka tych dusz w ramach tej liczby ludzi natychmiast jest inaczej, natychmiast iść do góry. Nie wiem, czy pani nie rozumie, państwo. Tak, tak, tak. Bo tutaj to też jest to pytanie, no, a skoro nas jest tak tyle ludzi, no to co to znaczy, że skąd te dusze, tak, to jest takie stałe pytanie. No i tak to wygląda, wiecie państwo, wiedzą o reinkarnacji, świat wygląda spokojnie. Ja bym powiedział, że ja czy widać będzie taki spokój, ja mam nadzieję, że widać, słychać, to się śmierci nie boję, absolutnie. Mam taki spokój też, że tutaj wrócę, że będę kolejny. Chcę, żeby ta ziemia, tak jak to mieszkanie, była w miarę przygotowana, żeby się nie męczył. Więc jestem za tym, żeby jak najbardziej ograniczać w tej chwili wszelkie skażenia i wszystko. Bo ja po prostu dbam o swoje mieszkanie, drodzy państwo. Ja tutaj wrócę, ja nie jestem aż tak doskonały, żeby się od razu udać na te wyższe światy. I wracam tak państwu, przysłuchali tej mojej opowieści, myślę, nawet nie wiem, już chyba trochę czasu mówię, więc nie chcę tutaj przedłużać, ale wiecie państwo, warto jest wiedzieć o tych rzeczach. Powiem państwu dlaczego. Bo ta wiedza duchowa, wiedza o reinkarnacji jest troszeczkę taka tarcza, którą my trzymamy w ręku, jak rycerze trzymali taką tarczę. Jak człowiek dzisiaj jest bardzo źle, są różne takie tam nieprzyjemności losu, że to, że tamto, to jak człowiek ma tą wiedzę, to jest taka tarcza, w której to się odbija po prostu. My możemy iść dalej, dalej, dalej. Naprawdę jest łatwiej. To jest łatwiej, więc proszę zapamiętajcie dzisiaj tą moją opowieść o tej reinkarnacji. To jest to naprawdę bardzo ważna sprawa i jest to klucz do tego, żeby było lepiej. Absolutnie.
No, w moim poczuciu świadomość reinkarnacji u mnie było to, że pomogło mi przestawać zadawać pytania dlaczego. Bo dlatego. Bo doświadczam. To martwienie, to wszystko to odeszło jak ręką odjął. Świadomość tego, że przyszłam tu doświadczać, przyszłam odrabiać swoje lekcje, które jako dusza świadomie w swoim pakiecie, nazwijmy to tak, wzięła, to jest znacznie lżej. To, co Pan mówi, to jest ta pomoc dla nas, żeby nie troskać się, nie dołować. Ja nie pamiętam, kiedy miałam tak zwane doły, chandry i tak dalej. Doły są naszym ludzkim tutaj też częścią naszego lotu, bo ta ziemia jest taka ciężka, także każdy ma tam momenty smutne, prawda, i jakieś takie, że tam nie jest tak łatwo, ja też mam takie momenty. Ale myślę, że i tak mamy tyle powodów do radości. Ja zawsze powtarzam, że ci ludzie, którzy byli na obcych planetach, a byli tacy takie osoby, ja sam miałem okazję poznać takie osoby. Naprawdę ścisnąłem ręce ludziom, którzy byli na obcych planetach. Nie było ich za dużo, ale było ich kilku. To mówią, że tam po prostu jest, tam oni się cały czas uśmiechają. Tak, wiedzą, że nie ma powodów do smutku czy do niepokoju, tylko są powody do radości. Powiem Pani na koniec, bo już chyba się zbliżamy do końca tej naszej rozmowy. Dam się taką ciekawostkę, o której chyba Zigiemu, którego serdecznie pozdrawiam. Tak, pozdrawiamy. Tak, tak, bardzo, bardzo ciekawa i taka pozytywna postać, bardzo pozytywna postać. Prawda? Tak, człowiek, zresztą dobrze by z oczu patrzy też. A to też jest ważne. Tak. Patrzę, myślę. U niego o tym nie mówiłem, ale Pani to powiem. Ja ostatnio mówię o tych znakach. Słyszała Pani o tym? Nie, ale czuciem coś biorę. Proszę Państwa, jak to działa? Działa to tak, że budzicie się na przykład i macie taki znak na ręku, tak? W tym miejscu chociażby. Ten znak jest czerwony. Zawsze jest nie do końca zrobiony, tylko jest troszeczkę przysłonięty, tak jakby. Wygląda to tak, jakbyście sobie odcisnęli ten znak na ręku. Może pokażę. To jest takie koło sterowe, tak? Tak. Budzicie się, jesteście przerażeni, skąd ten znak jest. Szukacie w kościele, czy tam nie było czegoś, co się odcisnęło, nic takiego nie było. Znika to mniej więcej albo po jednym, albo po dwóch tygodniach, od jednego dnia do dwóch tygodni. Proszę Państwa, ja powiem tak. Mam taką prośbę tutaj do wszystkich, którzy będą oglądali ten program. Jeżeli Państwo mieliście na sobie ten znak, on się pojawia, pojawił się i zniknął. Napiszcie to w komentarzach, dobrze? Ja zbieram takie, że mam tych relacji o tych znakach już kilkadziesiąt. Zbieram się powoli do setki. Jest to wielka zagadka. Mam pewne podejrzenia, co jest związane z tymi znakami. To nie jest żadna rzecz naturalna, to nie jest żadne tam, że tam a sobie ktoś tą suszarką, tak? Ha, 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 suszarką, sobie to suszarką zrobić. To jest związane albo z energią duchową, albo z uchą. Jest to zagadka taka, że proszę Państwa, tutaj naprawdę to głowa mała. Ja chyba jestem na świecie w tej chwili, no mogę tak chyba powiedzieć, największym ekspertem od tych znaków, bo chyba jako jedyny się tym zajmuję. Mówię o tym na świecie w różnych moich wykładach. Budzi to wielkie zdumienie. A potem, na przykład miałem wykład w Czech i potem z Czech dostaję informację, Panie Robercie, miałem taki znak. On nie był do końca zakryty. Pojawił się tutaj o ramieniu. Byliśmy przerażeni. Potem zniknął. No, wiem tak, wielka tajemnica i zapamiętajcie Państwo historię z tymi znakami, bo to jest mega, mega historia. To wiem, może to jest też związane z reinkarnacją. Tego nie wiem, choć ja mam własną teorię. Myślę, że to jest pewien kod, który jest umieszczany na ciałach ludzi. Kod skierowany do ludzi, którzy mają to odczytać. I to nie do każdego w moim poczuciu. To są ci, którzy są w jakiś sposób przez nich naznaczeni, tak? Jako znak rozpoznawczy, że mogą należeć do tej grupy na przykład. Myślę, że to jest inaczej. Pani widzicie, jak ja myślę? Tak. Zajmuję się tym od pierwszy raz ten znak zobaczyłem w 1998 roku. Jeszcze miałem audycję Audiobus Radio Z, kiedy nagle zadzwonił do mnie facet, że obudził się rano ze znakiem na ciele własnym. Znakiem takim jak
On wtedy powiedział, że tak jak wie pan na końcu suszarki, tylko to nie była suszarka, ja nie spałem ze suszarką w ogóle. To jest... Mówię, a co się z tym znakiem stało? On mówi, proszę pana, ja poszedłem do lekarza, on w ogóle śmiał się, że ja oszukuję, że musiałem sobie ten znak jakoś sztucznie. On zniknął. Ma pan jakieś dolegliwości? Nie mam żadnych. Czy ma pan jakieś szczególne sty? Nie mam żadnych. Czy ma pan jakieś szczególne zdolności? Nic. Ja mam taką teorię, tylko mówię, to jest moja własna teoria, drodzy państwo, tutaj nie musi być to prawda, że potężna siła, potężna inteligencja wybrała sobie pewien sposób komunikacji z ludźmi, którzy się zajmują obcymi kosmikami. I zamiast robić znaki na polu, tak, no bo jak się zrobi na polu, to powiedzmy zawsze, a to wygnie, prawda? Tam przyszli, to wygnie. Oni poszli troszeczkę innym bokiem tutaj i robią znaki na żywych ludziach. Bezbolesne, bez konsekwencji żadnych, ale są świadkowie. Mają bardzo szczególny kod. Ja te znaki bardzo starannie kataloguję. Mam ich wszystkie opisane, mam je wszystkie sfotografowane. To jest niesamowita historia. Bardzo ciekawa wiedza. Moim zdaniem te znaki pokazują informację o tym, że zbliża się ważne wydarzenie na Ziemi. I że odczytanie tego kodu i zrozumienie, dlaczego te znaki nigdy nie są zasłonięte do końca, jest dla nas ważną informacją. Będzie moment, kiedy ludzie będą znajdowali na sobie znaki całe, zasłonięte, bo one są tak zawsze częściowo zasłonięte, czyli tak jakby ktoś nie zrobił tego znaku, ten znak do końca, tak? Wierzę, że będzie moment, będzie taki etap, kiedy się one będą pokazywały całe i to będzie znak, że coś ważnego się zbliża na Ziemi. Ale mówię, to jest moja własna teoria. Bardzo ciekawe. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję państwu za uwagę. Dziękuję jeszcze raz bardzo serdecznie i myślę, że jeżeli pan przyjmie zaproszenie, to porozmawiamy kolejny raz trochę o tych cywilizacjach, bo to też mnie bardzo interesuje i zrobimy ciekawą audycję. Bardzo pani dziękuję państwu, także dziękuję za uwagę. Bądźcie państwo, pamiętajcie, by tu wracać. Tak jest.